Minęła 17.30, czwartek 30 marca, Paulina Kopeć, rozpoczynamy Telefakty. Praktyczna nauka zawodów finał Polska. Zorientowaliśmy się, że jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką. Nowe miejsca parkingowe przy targowisku na ogrodach. Będziemy starali się zwiększyć ilość miejsc parkingowych, to planujemy. Młodzi pisarze z Konarskiego. Biblioteka zajmuje się promowaniem książek wśród czytelników. Dziś województwo świętokrzyskie odwiedził prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Swoją wizytę rozpoczął od zwiedzania elektrowni w Połańcu, po czym na staszowskim rynku spotkał się z mieszkańcami miasta i gminy Staszów. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam naszej kamery. W trakcie realizacji dzisiejszych Telefaktów ekipa lokalna TV towarzyszyła jeszcze prezydentowi w jego wizycie. Dlatego pełna relacja ze Staszowa już jutro w Telefaktach. Uczniowie Ostrowieckiego Zespołu Szkół nr 3 praktycznej nauki zawodu będą uczyli się w firmie Finow Polska. Właśnie podpisano umowę określającą warunki współpracy pomiędzy szkołą, firmą a starostwem powiatowym. To kolejna z ostrowieckich firm, która w ten sposób chce szkolić swoich przyszłych pracowników. Finow Polska to firma działająca na terenie Starej Huty, a zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych dla przemysłu energetycznego. Ponieważ firma ciągle poszukuje młodej, a przede wszystkim dobrze wyszkolonej kadry, nawiązano współpracę z dawnym technikum hutniczo-mechanicznym. Zorientowaliśmy się, że jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką. Przychodzą osoby na rozmowy kwalifikacyjne, na rozmowy o pracę i po prostu no, teoretycznie są bardzo dobrze przygotowani, natomiast praktycznie nie potrafią utrzymać tak zwanego, tutaj wcześniej rozmawialiśmy, młotka i przecinaka. Pomysł takiej współpracy pomiędzy ostrowieckimi szkołami zawodowymi a firmami działającymi w powiecie ostrowieckim popiera starostwo. Podnoszenie poziomu oraz rozszerzanie oferty kształcenia w szkolnictwie zawodowym to jeden z priorytetów władz ostrowieckiego powiatu. Współpracujemy tak ściśle, ponieważ chcemy, żeby ze szkół już wychodzili uczniowie z dobrymi zawodami, z umiejętnościami, które będą i są oczekiwane przez przedsiębiorstwa, przez spółki działające na naszym ostrowieckim rynku. Możliwość praktycznej nauki zawodu oferowanej przez zakład produkcyjny niewątpliwie uatrakcyjnia naukę. Daje też większe szanse na odnalezienie się na rynku pracy. A umowa o współpracy szkoły z firmą doskonale wpisuje się w nowy system szkolnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza na nas w szkolnictwie zawodowym pewne posunięcia. Nie ukrywam także, że i reforma oświatowa, która wchodzi od tego roku, także powraca do pewnych dobrych zasad tak zwanego szkolenia dualnego, czyli powiązania teorii szkolnej z praktyką w zakładzie pracy. Działania Ostrowieckiego Zespołu Szkół nr 3 to najlepsza praktyczna promocja szkolnictwa zawodowego w powiecie. Właśnie ta praktyczna nauka zawodu i przekazanie młodym ludziom tego, że będą się kształcić też praktycznie, a nie tylko teoretycznie, to myślę jest istota tej zmiany, którą chcemy w kształceniu zawodowym dokonać. O tym, że w powiecie ostrowieckim nauka w szkołach o profilu zawodowym dzięki takim pomysłom cieszy się coraz większą popularnością, świadczą coroczne nabory. Okazuje się, że w ostrowieckich zawodówkach coraz więcej jest uczniów spoza naszego powiatu. Dzięki takiemu zrozumieniu misji szkolnictwa zawodowego przez cały zarząd powiatu, my mamy większe nabory do szkół zawodowych, mimo iż ten niż demograficzny już gdzieś zaczyna nas wszystkich powoli dotykać, ale poprzez dobrą ofertę, poprzez właśnie takie rozwiązania okazuje się, że nowych uczniów nam przybywa, często są to uczniowie spoza naszego powiatu.
Podpisana umowa o współpracy zespołu szkół nr 3 z firmą Finow Polska jest już drugą, jaką ta placówka zawarła z zakładem produkcyjnym. Pierwszą była umowa podpisana z Hutą Celsa Ostrowiec, gdzie praktycznej nauki zawodu uczą się przede wszystkim uczniowie z klas o specjalności mechatronicznej. Wczoraj po południu w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac rozbiórkowych na terenie Starej Huty zginął 61-letni mężczyzna. W trakcie demontażu konstrukcji stalowych niewykorzystanych hal produkcyjnych mężczyzna spadł z wysokości 5 metrów i poniósł śmierć na miejscu. Jak informuje rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, mężczyzna najprawdopodobniej pracował bez zabezpieczeń. Dodatkowe miejsca parkingowe i remont dotychczasowej nawierzchni. Takie inwestycje mają być przeprowadzone na placyku targowym na osiedlu Ogrody. Prace mają zakończyć się przed wakacjami. O tym, co jest największym problemem targowiska w osiedlu Ogrody, mówią najbardziej zainteresowani, czyli klienci. Za bardzo nie ma się, jak to się mówi, się rozwarszawić gdzieś. Bardzo jest taki parking potrzebny. Kolejne miejsca parkingowe mają wkrótce powstać, ale zakres planowanych prac, jakie mają być wykonane na tym placyku, ma być większy. Poza budową nowego parkingu wyremontowana zostanie nawierzchnia w części zajmowanej przez handlujących. Niestety tu na zwiększenie miejsc pod stoiska nie ma co liczyć. Będziemy starali się zwiększyć ilość miejsc parkingowych, to planujemy, poprawić strukturę, jeżeli chodzi o nawierzchnię, remonty cząstkowe, wyrównać plac targowy, żeby pozbyć się niepotrzebnych krawężników i barier. To wszystko ma ułatwić, uatrakcyjnić pracę zarówno sprzedającym, jak i wpłynąć na jakość zakupów, które są tam czynione przez naszych mieszkańców. Choć teren, jaki zajmuje targowisko, jest już maksymalnie wykorzystany i trudno sobie wyobrazić, gdzie mogłyby powstać nowe miejsca parkingowe, to dyrektor ostrowieckich targowisk widzi jeszcze jedną możliwość. O tym miejscu, które jest przy sklepiku z swojską żywnością, z wędlinami, tak. Od strony sklepu Mila, vis-a-vis. Tam mamy te miejsca parkingowe, które są naszą własnością i chcemy zwiększyć ich ilość poprzez przemnożenie dwa razy. Mówię na razie bez cyfr, dlatego że chciałbym dokończyć planowanie, które jest w trakcie. Prace przy budowie zarówno parkingu, jak i remoncie nawierzchni mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach. Tak, by przed okresem letnim, kiedy placek targowy w osiedlu Ogrody przeżywa prawdziwe oblężenie, był już całkowicie zmodernizowany. W tym czasie handel na placyku ma działać normalnie. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 40 tysięcy złotych. Pieniądze mają pochodzić z nadwyżki wypracowanej przez targowiska miejskie. Młodzi pisarze z niepublicznej szkoły podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim we wtorek mieli swoje pierwsze w życiu spotkanie autorskie, podczas którego prezentowali napisane przez siebie książki. W dzieciach drzemią przeróżne talenty. Niektóre potrafią pięknie śpiewać, inne tańczyć czy rysować. Są też takie, które z prawdziwą pasją potrafią pisać opowiadania. Najlepszym przykładem są uczniowie z klasy 3B z niepublicznej szkoły podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy we wtorek w filii Biblioteki Miejskiej przy ulicy Sienkiewicza mieli swoje pierwsze spotkanie autorskie. Uczestniczyły w nim także przedszkolaki z niepublicznego przedszkola Krokodyl. Biblioteka zajmuje się promowaniem książek wśród czytelników i z okazji tego promowania, czy z powodu tego promowania zaprasza do biblioteki pisarzy. I dzisiaj też zaprosiliśmy pisarzy, tylko to nasze spotkanie jest nietypowe z tego względu, że po pierwsze mamy dzisiaj spotkanie nie z jednym pisarzem, ale z kilkunastoma pisarzami. A drugi taki właśnie powód tej nietypowości to to, że pisarzami są dzieci. Bohaterami książek młodych pisarzy były zwierzęta i świat przyrody. Pisałam książkę pod tytułem Na tropie jajcary. I o czym ona jest? O przygodach, że taka kura zaginęła i taka dziewczynka i jej brat szukają tej kury. Moja książka opowiada o takich dwóch pieskach, które nazywają się Lucky i Nefri. Nefri to jest dziewczynka, a Lucky to jest chłopczyk. Moja książka jest pod tytułem Mała Pożynka Ola i jej piesek Tafik i opowiada o przygodach takiej dziewczynki z pieskiem. Historia opowiada o trzech pieskach, które miały fantastyczne przygody
i się nie poddawały. Dzieci w 2- i 3-osobowych zespołach opracowały koncepcję, zebrały pomysły, a potem napisały opowiadania. Przy niewielkim wsparciu rodziców udało się je także wydać. Książki są w zasadzie prawie że profesjonalne. Mają wszystko to, co powinna książka mieć, czyli na okładce jest informacja o tytule książki, autorze, jest też chyba, nie wiem, czy nakład gdzieś, z którejś z książek widziałam, są rysunki, także przypuszczam, że troszeczkę pomogli na pewno rodzice, pewnie przy pisaniu na komputerze, ale wkład główny to praca dzieci. Rodzeństwo postanowiło przyjrzeć się lepiej temu wielkiemu psu następnego dnia. I tak się stało. Hart znowu wyszedł na spacer, lecz tym razem Lucky i Nefy nic się nie bali. Podeszli bliżej i zapytali się jak ma na imię. Do napisania książek zachęcała dzieci nauczycielka. Zauważyłam, że podczas rysowania na kartkach czy w jakichś notatnikach dzieci zaczęły opatrywać to dialogami lub krótkimi opisami. I ponieważ mam swój program czytelniczy, który realizuję w klasach 1-3, książka Mój Przyjaciel, stwierdziłam, że dobrą formą do zachęcenia do czytania czy też tworzenia może swoich utworów jest napisanie książeczki. Chodziło bardziej o zintegrowanie grupy, zintegrowanie dzieci, ale też zintegrowanie rodziców. To, żeby też rodzice poświęcili czas dzieciom i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo przy pisaniu tych książeczek bawiły się nie tylko dzieci, ale i rodzice. Tworzenie własnych książek to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim szereg korzyści, które mogą wpływać na prawidłowy rozwój dziecka. Utrwalanie i ilustrowanie wymyślonych przez dziecko historii rozwija jego sprawność pisania i czytania, zwiększa znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, ćwiczy umiejętność redagowania tekstu oraz rozwija wyobraźnię. Grupa inicjatywna Ostrower w niedzielę 2 kwietnia zainauguruje sezon rowerowy. Okazją do tego stała się 73. rocznica bitwy partyzanckiej oddziału AK Szarego z oddziałami żandarmerii niemieckiej stoczonej pod Jeleńcem. Chcielibyśmy 2 kwietnia oficjalnie przywitać sezon jako nasza grupa inicjatywa Ostrower. Wybierzemy się na Jeleniec. Zaczynamy o 9 na rynku miasta naszego. Przejedziemy się w fajnym gronie. Myślę, że będzie pogoda dobra. Także później wspólne zakończenie, ognisko i uczczenie tego rozpoczęcia sezonu. Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne, a każdy z nas zaczyna szukać pomysłów i inspiracji, jak udekorować dom na święta, czy co przyrządzić na wielkanocny stół. Pomysłów i odpowiedzi zapewne nie zabraknie na 14. już jarmarku wielkanocnym organizowanym przez gminę Bodzechów, który jak co roku odbędzie się w hali sportowej publicznego gimnazjum w Szewnie w najbliższą niedzielę 2 kwietnia od godziny 9. Tak jak zapowiadaliśmy w poniedziałkowych Telefaktach, specjalnie dla Państwa wywiad ze śpiewającymi dziennikarzami, czyli członkami zespołu Poparzeni Kawą 3. Jeszcze trochę do północy, tryk jak zagubiony pocisk, strzelił mocno mi do głowy. Coraz trudniej się wysłowi. Pić niezdrowo, więc na zdrowie. Bliższy się wydaje człowiek. Serce mi stęsknący pęka. Ty przeważę taka piękna. I kto mi tak śpiewa, uwaga! To jest to tańca kawałek. Więc zrób coś ze swym ciałem. Teraz jesteśmy już trochę tak w połowie dziennikarzami i w połowie muzykami. Myślę, że to jest pewne dopełnienie, bo kiedy zaczynaliśmy, była to zabawa, była to odskocznia od tego świata dziennikarskiego, ciężkiego świata tematów politycznych, gospodarczych, a teraz jest już coraz więcej tej muzyki w naszym życiu. A jedno drugie dopełnia drugie, bo przecież kiedy wrócimy z tej trasy małej w niedzielę, to w poniedziałek każdy z nas wsiądzie za mikrofonem. A ja w niedzielę mam już dyżur, od 15 do 23, więc to się, wszystko zazębia, jest jedno i drugie razem. Wspomnij o chłopaku, dziś Warszawa, jutro Kraków, zagubieni zmysł dzieci, z głośniku przebój leci. To jest to tańca kawałek, więc rób coś ze swym ciałem, ja się do ciebie uczę. I może będzie nam lepiej.
uważamy, że publiczność w Ostrowcu jest genialna. Byliśmy naprawdę bardzo miło zaskoczeni, że tak dużo osób przyszło dzisiaj do hali Mosiru. Nie spodziewaliśmy się, że aż tych osób po prostu. Co więcej, osoby, które były pod sceną, bo tam dalej nie widzieliśmy, ale te osoby, które były pod sceną, śpiewały wszystkie teksty naszego zespołu. To jest coś niesamowitego. To jest coś, o czym każdy muzyk na świecie chyba marzy, że wychodzi na scenę i publiczność śpiewa jego teksty. I dzisiaj tak było, więc uwielbiamy publiczność w Ostrowcu, naprawdę. Ja myślę, że to mówimy bez wazeliny, naprawdę, to było niesamowite. Krwawie już nagram przed sceną, ciężko kroki zapamiętać. Opętani drżymy w transie, trzeba wykorzystać szansę, by zatracić się w tej nocy. Pokusować się stoczyć. I ostatni raz, uwaga, cała sala. To jest od tańca kawałek, więc rób coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczę i może będzie nam lepiej. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. W imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i zapraszam na Telefakty jutro o 17.30.